Siemanko, siemanko. Pokonujemy naszą drogę z cmentarza. Pogoda się trochę zmieniła. Się trochę rozpadało. Ale ogólnie jest ciekawie. Tak, ze 2 km jedziemy wzdłuż koryta rzeki. Przejeżdżamy tutaj z powrotem. Więc nie jest nudno. Troszkę nam tutaj się paruje. Z tyłu na pracę. A teraz nie widzi, mamy jeszcze dwie panie, które jedą z nami, więc tak robimy co możemy, żeby szybko dojechać, ale nie można, wtedy bardzo tutaj się rozpędza, jak widać, albo nie widać. No i taka tutaj wycieczka. I ogólnie to dopiero się rozpadało, bo chwilę wcześniej się już rozpadało, aby to było więcej wody. Tak sobie jedziemy. Ze mną jedzie Esmer, nasz katechista. Demonstracja Elmer. O, dalej, dalej. To jest Elmer. I tutaj staramy się dojechać bezpiecznie z powrotem. Kino akcji, można powiedzieć. O, trochę rzeki i szukamy dalej drogi. A ora, por donde? Zeto. Jak to? Zleciało? No. Zeto. Uwaga. Prej. Na 4. No i co? I taka tutaj dzisiaj atrakcja. Jeżeli się rozjeżdża i było piękne słonko. Teraz się rozpadało. Już tutaj wyjeżdżamy z tego odcinka drogi. Najbardziej atrakcyjnego. Uwaga. Jak się rozpada, to się w ogóle nie przyjedzie, bo się nie zdarza. Ale że ostatnie 2 tygodnie było bez deszczu, to można sobie jechać. Taka piękna droga. Ale jest ciepło. Pada deszczyk, ale jest ciepło. Granito. Troszkę gradu. Granito padło, mira. Si. Taka sytuacja, wracamy sobie, ale już jesteśmy coraz bliżej głównej drogi. Jakieś kukurydza po lewej sobie rośnie, może nie widać domki. Burzy, a my uciekamy przed wodą, żeby nas nie dogoniła. No i wylądował, jak to mówi klasyk. Tu już nie pojedziemy dalej, jak widać się rozpadało. No, więc takie sytuacje. No niestety, tu będzie trzeba przejść na pieszo, a jutro wrócić po auto. Dobra, tak wygląda sytuacja. Pierwszy etap rzeki i nasz ekip. No, to tranquilo, tío. De aquí hacia abajo vamos a andar. No le va a dar mucho. Perfecto. ¡Apuro, espera! Conscientes. Déjale que te lleve el cruz. Agárrate. Padre, agárrate. Padre, agarra. La botada, su palito. Con calma. Hacia adelante avanzar.
Dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Están. Ya están, ya están, ya están, ya están. Pozdrawiam już z kolejnego samochodu. Przyjechała do nas Marta, wolontariuszka, uratowała nas. Z tyłu też są nauczycielki, które z nami się zabrały. Bo ostatecznie zakończyło się na tym, że przyszli przy rzekę. Samochód zostawił po drugiej stronie rzeki, a teraz już wracamy w sali zdrowie i bezpiecznie do Aikile. Więc serdecznie pozdrawiam. I saludamy za to. Dzień dobry. Ta sama rzeczka, 24 godziny później. Prawie tutaj, jak widać, nie ma wody, mało co. Ale jak popada deszczyk, to trochę robi się bardziej rwąca. Zrobiona dróżka, elegancka, można śmigać, więc już po 24 godzinach na nowo cieszę się tym, że samochód wraca ze mną do Aikile.